Trudno nie zauważyć tego ogłoszenia, dlatego sprawa sprzedaży Dębickiego Dworca jest chętnie dyskutowana przez podróżnych. Oczekują zmian na lepsze bez względu na to, czy dokona ich obecny, czy nowy właściciel. Rzadko korzystam z transportu publicznego, ale wydaje mi się, że to trochę inaczej powinno być zorganizowane. No jakoś bardziej po ludzku. Bo pasażerowie twierdzą, że w XXI wieku być może nie mogą oczekiwać na przykład klimatyzowanego pawilonu w upały, ale przynajmniej miejsca, gdzie można się schronić przed deszczem czy śniegiem zimą. Teraz poczekalnia znajdująca się w tej kamienicy, jak twierdzą pasażerowie, nie spełnia swej funkcji. No, poczekalnia jest malutko, no ale to każdy przychodzi na czas, to staje tutaj. Nie idzie nikt na poczekalnię, najwyżej bilety kupić, jak są jakie miesięczne. Argumentem przemawiającym za tym, że to miejsce powinno się zmienić, jest według pasażerów także sąsiedztwo dworca PKP, który po latach doczekał się solidnego remontu. Na nowo zagospodarowany ma być też plac przed dworcem, a to miejsce szpeci. Pasuje, żeby wyremontowali, żeby to wyglądało jakoś w miarę. Władze miasta i powiatu obawiają się, że prywatny inwestor nie będzie zainteresowany właśnie takim kierunkiem zmian i dlatego wstępnie porozumiały się, że wykupią teren, zwłaszcza, że za 2 lata wchodzi w życie ustawa o zbiorowym transporcie publicznym. Żeby wszyscy przewoźnicy, którzy przez Dębice będą przejeżdżać, żeby ewentualnie tam się mogli zatrzymać i stamtąd będziemy organizować transport ten zbiorowy we wszystkich kierunkach, to znaczy do wszystkich gmin. Dębicki PKS został sprywatyzowany 2 lata temu jako jeden z ostatnich na Podkarpaciu. Właściciel firmy przewozowej Moniz, która wcześniej konkurowała tu z PKS-em, kupił 85% akcji za niewiele ponad 1 200 000 zł. W ocenie związkowców z PKS-u i wielu mieszkańców był to ułamek rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wielu osobom nie podoba się, że teraz miasto, a nie nowy właściciel ma organizować dworzec dla podróżnych, choć nie chcą o tym mówić otwarcie. Niech się tym zajmie, a nie wyprzedaje, proszę panią, majątki byłego PKS-u i będzie zarabiał na tym. Właściciel terenu nie odpowiedział na naszą prośbę o kontakt i wypowiedź przed kamerą. Wiadomo, że do końca lipca mają się odbyć szczegółowe rozmowy dotyczące ewentualnej transakcji z miastem i powiatem.